Na program zaprasza LG Architekt. Numer jeden w Polsce i Europie pod względem obsianego areału. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szczepan Szłapka i zapraszam na program Wyższych Plonów. Szanowni Państwo, spotykamy się już po raz piąty, dlatego bardzo serdecznie witam osoby, które są z nami od początku, a także szeroko uśmiecham się do widzów, którzy dołączyli do nas po raz pierwszy. Jak zwykle w naszym programie nie zabraknie wiedzy merytorycznej, wypowiedzi ekspertów, a także osób, które na co dzień zajmują się uprawą, czyli samych rolników. Drodzy Państwo, ale zanim przejdziemy do naszych dzisiejszych gości, mamy dla Państwa niespodziankę. W czasie trwania programu ogłosimy dla Państwa specjalny konkurs. Pojawi się materiał wideo, zobaczą Państwo pytanie i trzy odpowiedzi do wyboru. Osoby, które będą najszybsze, już teraz właściwie powinny przygotować smartfony, będą musiały wybrać i wysłać do nas tą odpowiedź, którą uważają za właściwą. Najszybsze osoby w nagrodę otrzymają najlepszej jakości materiał siewny. Za pierwsze miejsce będzie to 5 worków, za drugie miejsce 3 worki i za miejsce trzecie oczywiście 2 worki. Warto więc być w gotowości. Ja dokładnie jeszcze Państwu powiem, kiedy rozpoczniemy nasze zmagania konkursowe. A teraz przechodzimy już do naszych pierwszych gości. Dzisiaj w studiu na początku są ze mną pan Leszek Chwalisz, Lima Grę Polska. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. I Jacek Wojciechowski, również Lima Grę Polska. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panowie, mamy taką porę roku, rozmawiamy zresztą o rzepaku. Czy po tylu latach pracy przy rzepaku i z rzepakiem dalej dla was to jest taki zachwycający, nietypowy widok? Panie Leszku. Panie redaktorze, widok kwitnącego rzepaku to widok, który cieszy każdego z nas. Powiem tak, to widok, który cieszy zarówno mieszkańców wsi, jak i miast. Panie Jacku, jak to u pana wygląda? Można powiedzieć, że na pracy przy rzepaku zjadł pan zęby. Czy ten widok dla pana też jest jeszcze czymś takim niezwykłym, zachwycającym? Absolutnie. Jadąc przez Polskę o tej porze roku, obserwując mozaikę żółto-zielonych pól, no człowiek czuje, że jest prawdziwa wiosna. My patrząc z boku, mówię o sobie i jako o laiku, widzimy już po prostu efekt, ale tej pracy, która jest włożona, jest naprawdę bardzo dużo. O tym wszystkim będziemy jeszcze w naszym programie dzisiaj rozmawiali. Ale panie Leszku, skoro goszczę pana dzisiaj w studiu, chciałbym trochę cofnąć się w czasie, bo dokładnie rok temu również rozmawialiśmy na ten temat i wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, padły pewne deklaracje. Zgodzi się pan, żebym przypomniał? Tak, bardzo poproszę. A więc zobaczmy materiał wideo. Przejdźmy do rzeczy. Mamy dzisiaj rozmawiać o rzepaku. Zacząłbym od jednej specjalnej odmiany, czyli LG Architekt. To jest odmiana, dzięki której jesteście, można powiedzieć, numerem jeden w Europie. Czy dobrze mówię? Tak, panie redaktorze. Odmiana LG Architekt od 2 lat jest numerem jeden w Europie pod względem wysianego areału. Warto teraz zapytać o Polskę. Tu jeszcze chyba liderem nie jesteście. Jeszcze nie. Ale na chwilę obecną jesteśmy wiceliderami rynku, jeśli chodzi o udział hodowców w rynku. Ale panie redaktorze, cel mamy jasno określony. Chcemy być numerem jeden? Myślę, a wręcz jestem przekonany, że to nastąpi w bardzo szybkim czasie. Panie Leszku, trudno uwierzyć, że już rok minął. Wtedy padły też mocne deklaracje. Zapowiedział pan atak na pierwsze miejsce podium. Udało się? Panie redaktorze, odmiana LG Architekt po raz trzeci raz z rzędu potwierdziła swoją pozycję w Europie, ale dla nas to jest najważniejsze i z czego jesteśmy najbardziej dumni, to jest to, że zrealizowaliśmy nasze cele, jakie sobie postawiliśmy. Zostaliśmy liderem wśród hodowców rzepaku ozimego w Polsce, a odmiana LG Architekt została numer jeden pod względem wysianego areału. Panie Jacku, w takim razie do pana skieruję swoje pytanie, co wpłynęło na ten sukces? Panie redaktorze, szanowni państwo, odmiana LG Architekt była pierwszą odmianą na rynku z tak szerokim pakietem cech odpornościowych i niewątpliwie wypadkowa tych cech sprawia, że rolnicy osiągają najwyższe plony. Te cechy to przede wszystkim najwyższa zimotrwałość, odporność na pękanie łuszczyn i odsypywanie się przed zbiorem, a także odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Można dodać, że odmiana LG Architekt została uhonorowana w 2018 roku w Polsce pierwszym miejscem jako innowacyjny produkt rolniczy w kategorii nasiona, a w roku 2020 w Europie. To mówi samo za siebie. No dokładnie tak, można też powiedzieć, że odmiana sama się obroniła, ale panie Leszku, tego sukcesu na pewno nie byłoby też bez ludzi, którym pewnie należy się wielkie dziękuję. Zgadza się panie redaktorze. W szczególności nasza pozycja to w dużej mierze zasługa zespołu Lima Grę Polska, ale przede wszystkim nasze miejsce w Polsce to zasługa rolników i specjalnie dla państwa przygotowaliśmy małą niespodziankę. Brzmi bardzo interesująco, w takim razie zobaczmy.
Dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy nam zaufali. Dziękujemy za te pierwsze miejsca w Polsce i w Europie. To przede wszystkim wasza zasługa. Bo wiecie, że warto inwestować w lepsze odmiany. Wiecie, jak wykorzystać ich potencjał w pełni i osiągnąć lepsze plony. Razem robimy takie wyniki, że ledwo wystarcza miejsca na wykresach. Są po prostu medalowe. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. I co jeszcze osiągniemy. Panie Leszku, zakończył Pan dość niejednoznacznie swoją wypowiedź. Czy to oznacza, że macie coś w zanadrzu, że szykujecie jakąś niespodziankę? Panie redaktorze, odmiana LG Architekt to bardzo ważna pozycja w naszej ofercie. Bardzo się cieszymy, że nasza odmiana spełnia oczekiwania rolników, ale tak jak mówiłem w ubiegłym roku, każdego roku przeznaczamy bardzo duże środki na badania i rozwój. Staramy się wprowadzać nowe odmiany, które będą spełniały oczekiwania rolników. Mamy godnego następcę odmiany LG Architekt, jest nią odmiana LG Ambassador, ale o tej odmianie opowie kolega Jacek. Panie Jacku, jakie są te najważniejsze cechy tej nowej odmiany, tej naszej nowości? Panie redaktorze, szanowni państwo, jak nasi klienci, rolnicy doskonale wiedzą, odmiana LG Architekt posiada 3 takie cechy. Natomiast LG Ambassador aż 5 cech, które pozwalają osiągać najwyższy plon. Do znanych już państwu cech, o których wcześniej mówiłem, czyli odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się przed zbiorem, najwyższej zimotrwałości, odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Dodatkowo LG Ambassador posiada cechę odporności na suchą zliznę kapusty gwarunkowaną genem RLM7 oraz zupełną nowość, myślę, na rynku, cechę N-Flex, czyli efektywnego wykorzystania dostępnego azotu w glebie. Myślę, panie redaktorze, że najlepiej będzie, jak nasi widzowie zobaczą sami, jak LG Ambassador radzi sobie w polu. Dokładnie tak. My na chwilę naszą rozmowę w takim razie zawiesimy, a państwa zapraszamy teraz do stacji hodowlanej na południu Wielkopolski. Tam przyglądaliśmy się aż do dzisiaj wegetacji tej odmiany. Zobaczmy. Na film zaprasza LG Architekt. Numer 1 w Polsce i Europie pod względem obsianego areału. Dzień dobry, Przemysław Orper, Limek Neum Polska. Pracuję na południowej Wielkopolsce i północnej części Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Mam niezwykłą przyjemność przedstawić państwu krótką ocenę przezimowania naszego rzepaku, nie tylko w Wielkopolsce, ale także w całym kraju, gdyż warunki klimatyczne były dość podobne. Jesień generalnie była dość łagodna i rzepaki rozwinęły silny system korzeniowy z grubą szyjką korzeniową i bogatą rozetą liściową, które dobrze okrywały glebę przed głębokim przemarzaniem. Początek zimy był łagodny, z temperaturami niewiele poniżej zera, co spowodowało dobre zahartowanie się plantacji przed właściwą zimą. Styczeń i luty był dość mroźny, z temperaturami poniżej minus 20 stopni, jednak występująca okrywa śnieżna w całym kraju zapobiegała jej przemarzaniu. Dzień dobry, mam na imię Bogdan Tokar. Jestem koordynatorem hybryd w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj chciałbym państwa oprowadzić po doświadczeniach rzepaku oziemnego Lima Grain na stacji na południe Wielkopolski. Tutaj jesteśmy w części demo naszego wielkiego pola doświadczalnego. Co widzimy? Dobrze przezimowanie rzepaku oziemnego. Każda odmiana zajmuje 2 poletka, żeby było lepiej widać w porównaniu do doświadczeń hodowlanych, gdzie mamy jedna odmiana, jedno poletko. Tutaj widzimy architekta w kilku wersjach zaprawowych. Bardzo rzuca się w oczy, jak dla mnie, różnica między zaprawą architekt z starkowerem, a architekt bez starkowera, czyli zwykła, tradycyjna zaprawa. Po lewej stronie widzimy, że rośliny mają lepszy wigor, są wyższe. Dalej jest nasza odmiana Ambassador.
Odmiana Ambasador też jest wysiana nawet większej ilości zapraw. Ambasador bez Starcovera. Przypadkowych kilka roślin. Tuż obok mamy Ambasador ze Starcoverem. Zdumiewający rozmiar samych roślin. Jeszcze zobaczymy, jakie są korzenie. Co widzimy, oprócz większych liści, wziąłem przypadkowo dwie rośliny ze Starcoverem, dwie rośliny bez. Długość korzenia troszkę dłuższy, ale to też możemy powiedzieć, że były jeszcze zostały w ziemi, ale co bardzo się rzuca w oczy, to diametr szyjki korzeniowej, czyli był lepiej przygotowany do zimy i też teraz szybciej regeneruje. Dzień dobry, Tomasz Świstek, Klima Gren. Jestem przedstawicielem w północnej i centralnej Wielkopolsce. Na moim terenie działania rzepak jeszcze nie kwitnie. Podobnie jest w całej Polsce, gdyż temperatury, które teraz panują, nie zachęcają rzepaku do kwitnienia. Jesienią, we wrześniu, w październiku, w listopadzie i jeszcze do połowy grudnia mieliśmy cały czas temperatury około 10 stopni. I w tych temperaturach bardzo dobrze rozwijały się choroby, szczególnie sucha zgnilizna kapustnych. Dzień dobry. Dzisiaj minął miesiąc po ostatniej wizycie w tym pole, gdzie wykopywałem rośliny. Widać nawet lepiej dzisiaj różnicę między poletkami po lewej, po prawej stronie. Ale dzisiaj spotkaliśmy się w innym celu, żeby sprawdzić, jak wykazuje się sucha zgnilizna kapustnych na odmianach z odpornością i bez odporności do tego patogenu. Jesteśmy teraz koło poletka z odmianą, która nie ma genu odporności do suchej zgnilizny kapustnych. Zapraszam zobaczyć, jak wygląda to na liściach. Tu jest właśnie Leptosferia maculans, ślady porażenia. Tutaj widzimy porażenie liści i to sprzestrzenia się do tego, że patogen się rozwija i rozprzestrzenia się po roślinie, co skutkuje gorszym plonem i porażeniem całej rośliny i szyjki korzeniowej. Teraz jesteśmy koło poletka Ambasadora, który ma gen odporności RLM7, który zabezpiecza tą odmianę od zachorowania na suchą zgniliznę kapustnych. Możemy zajrzeć do poletka. Widzimy tylko liście po zimie, martwe, ale już nie ma tych symptomów właśnie suchej zgnilizny kapustnych. Dzień dobry, Łukasz Ratajczyk, jestem przedstawicielem firmy Limagren w centralnej Polsce. Chciałbym powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat programu Enflex, do którego między innymi należy nasza nowa odmiana LG Ambassador. Z punktu widzenia rolnika program Enflex otwiera furtkę do efektywnego wykorzystania podanego azotu. Jest to szczególnie istotne w przypadku dyrektywy azotanowej i ograniczeń zarówno terminowych, jak i ilościowych w stosunku do podanego nawozu. Ponadto często trudno ustalić dawkę, właściwą dawkę nawozu. Nie znamy często zawartości azotu w glebie, nie wiemy, ile jest wbudowane w biomasę. Często gospodarujemy na mozaikach, dlatego tak ważne jest, żeby podany azot został wykorzystany w sposób efektywny i przekształcony w plon. W
Szanowni Państwo, minęło kilka dni od naszego ostatniego spotkania. Mieliśmy kilka słonecznych dni, ale potrzebujemy jeszcze kilku bardziej ciepłych dni, żeby otrzymać kwitnienie w tym polu. Ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o programie Enflex. W tym celu razem z Jackiem, kolegą, pójdziemy na osobne doświadczenie i tam zobaczymy różnicę między LG Ambassador a inną odmianą. Zapraszam. Jesteśmy już na polu doświadczalnym, o którym mówiłem. Jacku, wytłumacz nam proszę, na czym polega program Enflex. Jeśli chodzi o program Enflex, to tak naprawdę przyczynkiem do jego powstania stało się poszukiwanie odmian, które lepiej wykorzystują, efektywniej wykorzystują dostępny w glebie azot. I ten program, w zasadzie prace hodowlane, badawcze, od szeregu lat są prowadzone w Europie przez naszą firmę w siatce doświadczeń. Został stworzony specjalny indeks, na podstawie którego dane odmiany są klasyfikowane, jeśli chodzi właśnie o efektywność wykorzystania azotu. Dzisiaj jesteśmy na polu doświadczalnym w południowej Wielkopolsce, gdzie w całej siatce naszych doświadczeń testujemy dwie odmiany. Odmianę LG Ambassador, która należy do programu Enflex, czyli odmian efektywnie wykorzystujących azot, i odmianę, która do tego programu nie należy. Na czym polega doświadczenie? Polega na dwukrotnej replikacji, czyli powtórzeniu w doświadczeniu poletek z optymalną dawką azotu na poziomie około 240 kg w czystym składniku i poletku kontrolnym z dawką obniżoną o 30%. I w trakcie doświadczenia oczywiście obserwujemy te poletka. Najistotniejszym dla nas będzie efekt końcowy, czyli plon. Wiemy, że odmiany z programu Enflex, w tym także oczywiście nasza najnowsza gwiazda, odmiana Ambassador, niezależnie od podanej dawki azotu, w stosunku do odmian tradycyjnych zawsze charakteryzuje się wyższym plonowaniem. Chcemy to kolejny rok już potwierdzić w naszym doświadczeniu, na którym w tej chwili jesteśmy. Szanowni Państwo, minęło 3 tygodnie od naszego ostatniego spotkania. Proszę zobaczyć, jaki w tym roku jest potężny rzepak. W zeszłym roku było co najmniej 20-30 cm niższe rośliny. Teraz mamy bardzo ładny rzepak, chociaż i było późne kwitnienie, ale mamy nadzieję na bardzo ładny, potężny plon. Stoimy koło odmiany LG Ambassador na Starkowerze. Tam dalej jest nasz ulubiony architekt. Ale dzisiaj spotkaliśmy się w innej kwestii, żeby porozmawiać o wirusach. I gościem specjalnym jest Leszek Chwalisz, który się zajmuje wirusami w naszej firmie od 7 lat. Leszku, o co chodzi z tym wirusem? Bogdan, wirus żółtaczki rzepy. Jest to najgroźniejsza choroba wirusowa w uprawie rzepaku, lecz najmniej poznana. Często na spotkaniach rolnicy pytają mnie, co to jest ten wirus, jak wygląda, jakie są symptomy. Stoimy na tle rzepaku ozimego, który nie posiada cechy odporności na wirusa żółtaczki rzepy, i pokażę Państwu, jak wyglądają typowe objawy wirusa żółtaczki rzepy. Zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym, pierwsze, na co zwracamy uwagę, to są przebarwienia na liściach. Typowe antocjanowe przebarwienia, głównie po blaszce liściowej. Często takie przebarwienia możemy spotkać przede wszystkim na obrzeżach pól. Później, jeśli mamy bardzo dużą infekcję, takie przebarwienia mogą pojawiać się na całym łanie. Taka roślina charakteryzuje się, że ma mniejszy pokrój, mniej rozgałęzień bocznych, mniej łuszczyn, mniej nasion w łuszczynach. Badając później nasiona rzepaku, możemy stwierdzić, że nasiona posiadają większą zawartość glukozynolanów, a na końcu wirus żółtaczki rzepy obniża potencjał plonowania rzepaku od 10 do nawet 50%. Często takie symptomy, które Państwo tutaj widzicie, można pomylić z innymi symptomami. I dla nas najważniejsze jest to, żeby taką roślinę i takie liście sprawdzić za pomocą testu ELISA,
który na 100% nam odpowie, czy taka roślina jest porażona, czy nie. My takie badania również z tej lokalizacji przeprowadziliśmy w okresie jesiennym i w okresie wiosennym w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, gdzie wyniki potwierdziły w 100%, że mamy tutaj do czynienia z dużym porażeniem wirusa żółtaczki rzepy. I warto również porównać, Bogdan, pokażmy, jak wyglądają odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy do odmian, której tej cechy nie posiadają, w terenie, gdzie mamy do czynienia z infekcją wirusa żółtaczki rzepy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Limagren Polska, Matusz Michał. Jestem przedstawicielem handlowym naszej firmy na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Przyjechałem podzielić się z Państwem sytuacją, która dzieje się teraz w naszych rzepakach. Rzepak skończył kwitnienie, zaczyna nalewać ziarno. Tak naprawdę w tym momencie wszystko, co mogliśmy zrobić, już się dokonało. Czekamy na efekty, które będziemy mogli ocenić po żniwach, ale musimy pamiętać o jednym. Kapryśna pogoda, którą mamy w tym roku, może nam te żniwa przedłużyć, może sprawiać nam problemy, jeżeli chodzi o zbiór rzepaku. I to, na co zwracają uwagę moi klienci, to przede wszystkim odporność na pękanie łuszczyn. Rozmawiając ze swoimi gospodarstwami, rozmawiamy ciągle o jednym, że żniwa mogą nam się przedłużyć w czasie, to okienko pogodowe może być bardzo małe, dlatego zwracajmy szczególnie uwagę na odporność na pękanie łuszczyn, czyli podshatter resistance, dlatego, że tak naprawdę ta cecha to jest swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa dla Państwa w tym momencie w uprawach rzepaku, pozwalając wydłużyć ten optymalny termin zbioru rzepaku nawet i do 10 dni. Musimy pamiętać też o jednym. Gospodarujemy często na bardzo dużych areałach i termin zbioru rzepaku i czas jego zbierania to nie jest tak naprawdę kilka dni, tylko kilkanaście dni. Ta cecha tym bardziej pozwoli Państwu ze spokojem patrzeć na swoje pola z rzepakiem, nawet jeżeli będą przechodzić nad nim niesprzyjające burze czy ulewne deszcze. Drodzy Państwo, minęło 2 tygodnie od naszego ostatniego spotkania. Było słonecznie, rzepak już odkwitł. Teraz mamy już fazę łuszczyny i możemy zobaczyć, czym się odróżniają odmiany hodowane w systemie hybrydyzacji Ogura, czyli zdecydowana większość naszych mieszańców, od odmian, które są hodowane w innym systemie hybrydyzacji. Kształt łuszczyn jest taki bardziej do góry zagięty i są troszeczkę krótsze w porównaniu do tych łuszczyn z innego systemu hybrydyzacji, co są bardzo poziome i dłuższe, ale zdecydowanym takim mocną stroną systemu hybrydyzacji Ogura jest odporność do pękania łuszczyn. Jak rzepak już jest dojrzały, to może padać deszcz albo jeszcze gorzej jak grad i nie możemy wjechać w pole albo też grad nam po prostu wyłuszczy te łuszczyny. I jeżeli jest to rzepak hodowany w systemie hybrydyzacji Ogura, to mamy ten wielki plus, że i nie stracimy plonu, ale także nie będzie samosiewów w następny rok. Szanowni Państwo, a więc z południowej Wielkopolski musimy wrócić teraz na chwilę do naszego studia. 6 wizyt za nami, możemy już mieć pewne oceny, pewne wnioski. Ten okres wegetacji obserwowaliśmy, obserwowało to czujne oko naszej kamery. Można więc już pierwsze wnioski wyciągać. O te wnioski zapytam Jacka Wojciechowskiego, który cały czas jest z nami. Witam ponownie.
Witam panie redaktorze, witam państwa. Tak jak mówiłem, na południu Wielkopolski 6 wizyt naszej kamery, czas na pierwsze wnioski. Czy można już powoli myśleć o tym, że pretendent przerośnie mistrza, czyli dotychczasową odmianę numer jeden? Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że film, który obejrzeliśmy z udziałem naszych kolegów, dał w zasadzie pełną odpowiedź na to pytanie. Oczywiście warto przypomnieć, że takie cechy, które posiada odmiana LG Ambassador, predysponują tą odmianę do osiągania najwyższych plonów w każdych warunkach, także w latach stresowych. Wiemy, że w Polsce, patrząc tylko na ostatnie kilka lat, praktycznie każdy rok jest inny. Są lata suche, są lata z ostrą zimą, są lata z jesienią, mokrą, długą, wilgotną i tu trzeba sobie powiedzieć, że ten pakiet cech odpornościowych, które posiada Ambassador, praktycznie chroni tą roślinę od początku do końca wegetacji. My się trochę przyzwyczailiśmy, że takich prawdziwych zim nie ma, że się właściwie już nie zdarzają. Tymczasem w tym roku zima była, można powiedzieć, prawdziwa, a widzimy, że ta odmiana przezimowała bardzo dobrze i w dobrej kondycji nam się pokazała na wiosnę. Tak, to prawda, panie redaktorze. No, można powiedzieć, że w tym roku zima była mroźna, choć na szczęście dla rzepaków w Polsce z niewielką wprawdzie, ale okrywą śnieżną, która także przyczyniła się do lepszego przezimowania. Był mróz, był śnieg, czyli wszystko to, co zimą powinno się zjawić. Widzieliśmy, jak ta odmiana wygląda teraz. Mamy początek czerwca, wygląda to bardzo obiecująco. Natomiast ja zwróciłem uwagę na inną rzecz, kiedy pan Bogdan pokazywał nam bryłę korzeniową. I tam warto zwrócić uwagę na zaprawę, na starcover. Powiem tak bardzo potocznie, jak to jest, że ta zaprawa daje roślinom takiego kopa? Panie redaktorze, szanowni państwo, zaprawę biostymulant StarCover wprowadziliśmy 3 lata temu w kukurydzy. Myślę, że wszyscy nasi klienci, którzy zakupili nasiona kukurydzy z naszej firmy z tą zaprawą, są zadowoleni i widzą, jak ona pracuje. W tym roku także wprowadzamy tą zaprawę w rzepaku. Widzieliśmy wzrost roślin, widzieliśmy też te bryły korzeniowe, które no gołym okiem było widać, że są bardziej pokaźne, lepiej rozwinięte. Czy to oznacza, że zaprawa to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać? Niewątpliwie tak. Ja myślę, że warto by było przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest tak naprawdę StarCover. StarCover to kombinacja 4 czynników. Przede wszystkim najlepsza genetyka firmy Limagrain, żywe kultury bakterii Bacillus amyloquefaciens, wyciąg z indyjskiej rośliny Ciamopsis psoralloides oraz no całkowicie, myślę, innowacyjny system zaprawiania, który pozwala nanieść żywe kultury bakterii równomiernie na nasiona. Pan Bogdan nam to pokazał na własnych rękach. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Bogdana, bo też miałem przyjemność gościć właśnie w Dąbrówce i widzieć to na własne oczy. Czyli z jednej strony oko, widzimy efekty, ale warto też zapytać o szkiełko, czyli czy jest jakieś naukowe potwierdzenie, czy mamy twarde dane, które mówią, tak, faktycznie ta zaprawa działa. Tak, oczywiście testowana zaprawa jest w całej Europie, w wielu naszych stacjach doświadczalnych, ale także postanowiliśmy sprawdzić tą odmianę, tą zaprawę w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, gdzie zostały przeprowadzone testy w tak zwanych rizoboxach i doświadczeniach wazonowych. Testy porównawcze, zostały wysiane nasiona tej samej odmiany, zaprawione właśnie zaprawą StarCover i w kombinacji z 4 innymi zaprawami konkurencyjnymi. No i cóż się okazało? Po 26 dniach zostały zmierzone, zważone, czyli szkiełko i oko, rośliny, całe rośliny, ale także część osobno nadziemna i podziemna. I okazało się, że system korzeniowy zbudowany przez roślinę, która wyrosła z nasion zaprawionych StarCoverem, był o 100% większy w stosunku do innych kombinacji. To, myślę, jest bardzo istotna rzecz, bo stwierdzono naukowo, że zaprawa ma doskonały wpływ na rozwój, budowę, architekturę systemu korzeniowego, a także na kapitalny wigor
zaraz po wschodach. To jest bardzo ważna podstawa, czyli z jednej strony to, co widzimy i druga rzecz, twarde dane. Natomiast tak, na pewno nie dam się przekonać, no bo ideały nie istnieją i nie tylko mówię tutaj o rzepaku, ideałów nie ma, a naszym widzom na pewno zależy przede wszystkim na tym, żeby plon był stabilny i wysoki. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że takim gwarantem będzie połączenie, dobra odmiana i dobra zaprawa? Oczywiście, że tak. To podstawa, wybór właściwej odmiany, a dodatkowo zaprawionej najlepszą zaprawą. Ja chciałbym też dodać, że oczywiście testy były wykonywane w laboratorium w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, ale my także prowadzimy te testy na polach doświadczalnych, a także produkcyjnych. I wyniki, no, myślę, są zdumiewające. Plony uzyskiwane z nasion zaprawionych starkowerem są od 2 do 8% wyższe w stosunku do zapraw konkurencyjnych. I co ciekawe, im więcej czynników stresowych podczas okresu wegetacji, mam tutaj na myśli okresowy niedobór wody, czy jakieś wahania pogody temperaturowe i tak dalej, ten zwiększony plon właśnie na korzyść starkowera jest jeszcze większy. Czyli im więcej warunków stresowych, tym wyraźniej widać różnicę w plonie na korzyść zaprawy starkowej. Te warunki, o których pan mówi, to są warunki, na które my absolutnie nie mamy wpływu, ale na szczęście możemy się w odpowiedni sposób przygotować i w odpowiedni sposób zabezpieczyć, co pozwoli nam spokojniej myśleć o naszym plonie. Nasz program jest po to, żeby nasi widzowie mieli jak najwięcej wiedzy, ale także jak najwięcej możliwości. Gdyby ktoś z naszych widzów chciał jeszcze w tym roku otrzymać, zdobyć właśnie odmianę zaprawioną starkowerem, czy jest jeszcze taka możliwość? Myślę, że to pytanie zadamy na końcu, panie redaktorze, bo chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, kilka słów więcej powiedzieć o działaniu zaprawy, bo tego wcześniej żeśmy nie poruszyli. Okay. Jeśli chodzi o te czynniki, które wchodzą w skład zaprawy, a w szczególności dwa, które mogą być dla państwa najbardziej interesujące, bakterie Bacillus zapewniają roślinie znakomite warunki do rozwoju. Dlaczego? One wchodzą w symbiozę z systemem korzeniowym, żywią się wydzieliną cukrów właśnie z systemu korzeniowego, natomiast produkują enzym fitazę, który ułatwia pobieranie fosforu z gleby, a co za tym idzie też innych składników. Dodatkowo wydzielane są hormony wzrostu, gibereliny i auksyny. I co najciekawsze, te bakterie tworzą swoisty biofilm wokół korzeni i można powiedzieć, rosną razem z systemem korzeniowym od samego początku do końca wegetacji, chroniąc także roślinę tym biofilmem i jej system korzeniowy. I co ważne, po żniwach te bakterie pozostają w glebie, wzbogacając ją. Z kolei wyciąg z tej indyjskiej rośliny stwarza na samym początku znakomite warunki do rozwoju, skiełkowania i rozwoju rośliny, dlatego że on akumuluje wodę w otoczeniu nasionka, czyli ułatwia mu skiełkowanie i rozwój tej młodej roślinie. Dodatkowo wpływa na prawidłową architekturę, budowę systemu korzeniowego. I jest ciekawa rzecz, myśmy sami obserwowali na naszych poletkach doświadczalnych w tym roku. To było w fazie zielonego pąka, gdzie ta sama odmiana, mam tutaj na myśli konkretnie odmianę LG Ambassador, zaprawiona starkowerem, a obok niej cztery inne kombinacje zaprawowe, no, na pierwszy rzut oka było widać olbrzymią różnicę części nadziemnej. Rośliny, które wyrosły właśnie z nasion zaprawionych starkowerem, były o 25 cm wyższe. I można sobie zdawać od razu sprawę, jak wygląda system korzeniowy na głębokości 1 metra. Jeżeli tu roślina jest wyższa o 25 cm, to w glebie jeszcze bardziej, to musi być imponujące. Szanowni Państwo, słychać i widać od razu, że rozmawiamy z prawdziwym ekspertem, więc ja tutaj tak trochę uśmiechnę się do naszych widzów, jeżeli, bo program oczywiście ma ograniczony czas, jeżeli są Państwo głodni tej wiedzy, oczywiście zachęcamy, żeby kontaktować się z przedstawicielami Limagreł. Tej wiedzy, tą wiedzą na pewno chętnie się podzielicie. Absolutnie tak. I teraz wracając do pytania, które wcześniej Pan zadał. Tak, właśnie na pewno wiele osób zastanowi się nad tym i będzie chciało w ten sposób też u siebie spróbować. Czy jeszcze w tym roku będzie taka szansa? Tak, proszę Państwa, przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku wspaniałą ofertę. Można już zakupić nasiona
dwóch odmian z naszej kolekcji, odmiany LG Ambassador i odmiany LG Scorpion, zaprawionych zaprawą Starcover. Dodatkowo warto dodać, że na przykład mówimy tutaj o odmianie Ambassador w tym programie, kombinacja cech, o których wcześniej już wspomniałem, czyli znakomitej zimotrwałości, odporności na pękanie uszczyn i osypywanie się przed zbiorem, odporności na wirusa żółtaczki rzepy, odporności na suchą zliznę kapustnych, cesze N-Flex, czyli efektywnemu wykorzystaniu dostępnego w glebie azotu, a dodatkowo nasion zaprawionych Starcoverem musi dać rewelacyjny efekt i tego się spodziewamy w tym roku na polach u naszych klientów. Tutaj postawimy małą kropkę, do naszej rozmowy jeszcze będziemy wracali. Szanowni Państwo, zapowiadałem wcześniej konkurs i to uwaga, uwaga, to jest właśnie ten moment. Proszę więc przygotować telefony, sprawdzić, czy są naładowane, odblokować. Za chwilę na swoich ekranach zobaczą Państwo pytanie konkursowe. Będą trzy odpowiedzi do wyboru. Wybieramy A, B lub C, C, B lub A. Oczywiście tutaj nic nie podpowiadamy. Jedną odpowiedź wysyłamy na numer, który jest, czy będzie za chwilę widoczny na Państwa ekranach. Przypomnę jeszcze dwa słowa o nagrodach. Oczywiście jest to najlepszej jakości materiał siewny. Dla najszybszej osoby będzie to 5 worków. Osoba na miejscu drugim zdobędzie 3 worki. No i oczywiście miejsce trzecie to 2 worki. A więc już za chwilę nasz konkurs start. Proszę być gotowym i proszę udzielić dobrej odpowiedzi. Trzymam kciuki. Na konkurs zaprasza LG Architect. Numer 1 w Polsce i Europie pod względem obsianego areału. Limagren Polska. Najlepiej dba o rolników, bo sami nimi jesteśmy. Na bazie naszych rozmów z Wami doskonale wiemy, czego potrzeba dla lepszych plonów. Dlatego zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Od zadbania o mocny start wzrostu dzięki zaprawie Starcover. Przez aplikację Hydra Neo, która pomaga zwiększyć plony optymalnie dobierając odmianę oraz moment siewu. Po serwis eksperta kiszonkowego, pokazujący jak zwiększyć mleczność krów. Hodujemy Wasz zysk na każdym etapie. Szanowni Państwo, konkurs za nami. Bardzo dziękuję za wszystkie przesłane poprawne odpowiedzi. Zwycięzców, przypominam, trzy najszybsze osoby ogłosimy na zakończenie naszego programu, także proszę zostać z nami. Drodzy Państwo, w poprzednim odcinku programu Wyższych Plonów gościliśmy w Ogardach, w gospodarstwie rolnika, który nas do siebie zaprosił. Dzisiaj dla odmiany to do naszego studia zaprosiliśmy dwóch rolników. Pozwolą Państwo, że przedstawię naszych dzisiejszych gości. Pan Witalis Półrolniczak, witam Pana serdecznie. Witam. I pan Tomasz Palka, witam, dobry wieczór. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Panowie, na początek poprosiłbym o kilka słów na temat tego, skąd do nas przyjechaliście i jakiego typu gospodarstwa prowadzicie. Może ze względu na doświadczenie poproszę najpierw pana Witalisa. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie do dzisiejszego programu. Przyjechałem z okolic Pleszewa, pracuję w rolniczym kombinacie spółdzielczym Nowy Świat jako wiceprezes.
Gospodarujemy na powierzchni 1560 hektarów, uprawiamy 300 hektarów rzepaku, uprawiamy 480 hektarów kukurydzy, w tym 400 hektarów na ziarno, 80 hektarów na kiszonkę, uprawiamy 64 hektary buraków, uprawiamy zboża, uprawiamy, hodujemy trzodę chlewną w ilości 6 tysięcy sztuk i utrzymujemy około 400 do około 400 sztuk bydła, w tym 180 krów dojnych. Panie Tomaszu, jak to wygląda u Pana? Z tego co wiem, jest to gospodarstwo rodzinne. Tak jest. Nasze gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym. Ja przyjechałem z gminy Uniejów, z powiatu poddębickiego, województwo łódzkie. Gospodarstwo prowadzimy razem z żoną i z moimi rodzicami. Na areale 96 hektarów obsiewamy zboża jare i ozime o powierzchni około 45 hektarów. Dodatkowo mamy 24 hektary rzepaku, około 17 hektarów kukurydzy. Posiadamy również w swoich zasiewach buraki cukrowe o powierzchni 8,5 hektara i inne drobne uprawy z przeznaczeniem na nasiennictwo poplonowe. Naszym głównym bohaterem, naszą główną gwiazdą, można powiedzieć, tego programu jest rzepak. Panie Tomaszu, wiem, że Pan teraz w tym roku po raz pierwszy zdecydował się na odmianę z palety Limagren. Skąd taki wybór? Stąd ten wybór, ponieważ tą odmianę polecił mi kuzyn, dlatego zainteresowałem się tą odmianą i postanowiłem skontaktować się z przedstawicielem handlowym z naszego regionu i zakupiłem architekta na cały areał obsiadanego rzepaku w tym roku. A jakie były te cechy? Bo mówi Pan, że to z polecenia kuzyna, to chyba najlepsze są takie polecenia z pierwszej ręki. Na co on zwracał? Przy okazji pozdrawiamy oczywiście kuzyna. Na jakie rzeczy on zwracał? Dlaczego polecał akurat taką odmianę? Generalnie zwróciliśmy uwagę na to, tak on też zwrócił, że... Jakie były te rzeczy, które dawały mu spokój? Czy to była odporność na, czy to było dobre zimowanie, czy może jeszcze jakieś inne rzeczy? Tak, zimotrwałość jest bardzo ważna i cechą bardziej mnie przekonującą jest to, że odmiana jest odporna na osypywanie nasion przed zbiorem. Także zabezpiecza to odmianę przed jakimś nawalnym deszczem. No i mamy nadzieję, że plon w tym roku będzie dość wysoki. Bynajmniej tak się zapowiada na naszych plantacjach. A jak to jest, kiedy ma się taką odmianę i ma się już doświadczenie, nie trzeba uczyć się na własnych błędach, ma się już doświadczenie, kuzyna, czy śpi się spokojniej, wiedząc, że na polu leży odmiana godna polecenia, godna zaufania? Uważam, że tak, ponieważ budowanie wysokich plonów, fundamentem właśnie budowania wysokich plonów jest odpowiedni materiał siewny, tak? Czyli to nam zapewni osiągnięcie wysokich zysków z tej uprawy. Jesteśmy teraz na początku czerwca, ten miesiąc się przed nami otwiera. Jak na ten moment to wygląda? Jest Pan zadowolony z tego, co już na ten moment widać? Widzi Pan, że ten plon w tym roku może być taki, jakbyśmy wszyscy sobie życzyli? No, mam taką nadzieję. Oczekuję, że ten plon będzie wysoki. Tym bardziej, że siejemy na różnych polach gleby mozaikowate od trzeciej do piątej klasy i wszędzie to wygląda bardzo dobrze. Z jesieni było bardzo dobrze, przezimowanie oceniam bardzo dobrze, no i ten ostatni moment, czyli kwitnienie, a teraz mamy już fazę nalewania ziarna i tworzenia łuszczyn. Panie Witalisie, teraz pozwolę sobie Pana zapytać, bo Pan jest na podobnym etapie, jeżeli chodzi o architekta, również ta faza testowa, czyli teraz zerkamy okiem na pole. Jak to wygląda? Też optymistycznie? Panie redaktorze, no powiem, że współpraca nasza w kombinacie z firmą Limagren rozpoczęła się 3 lata temu. Trafił do mnie przedstawiciel Waszej firmy, Pan Przemysław Orpel, który namówił mnie wiosną do zrobienia doświadczeń polowych z odmianami kukurydzy firmy Limagren z porównaniem działania zaprawy Starkowel w kukurydzy. Efekt był gigantyczny, bym powiedział, i plonem nasion, i plonem masy. To była jak gdyby zasiana na poletku sąsiadujący ze sobą. Wyglądało to jak gdyby była kukurydza zasiana innej odmiany. To by się całkowicie inny wygląd zewnętrzny tej kukurydzy, tej rośliny na polu. Skutkiem było to, że był po prostu dużo wyższy plon i dużo wyższa masa zielona. I kukurydza, sprawdziliśmy jej i tej kukurydzy suchą masę. Zielona kukurydza miała 41% swojej masy. To była naprawdę piękna odmiana na kiszonkę, którą w 2020 roku wysiałem na połowie gospodarstwa na kiszonkę dla bydła.
To tutaj w 2019 roku zasialiśmy w gospodarstwie naszym 2 hektary doświadczalnie ze starkowerem i bez starkoweru odmiany Ambasador. To, co pokazała ta odmiana w 2020 roku w zbiorach, porównawczo na polu, były zasiane inne odmiany po bokach tej odmiany Ambasador, dały plon 2980, bo zmierzyłem osobiście sam pole omucone, a odmiana Ambasador 4 tony 120. Także tutaj nie ma o czym mówić. Zaimponowało mi to bardzo i w tym roku już mamy obsiane kilkanaście hektarów odmianami Limegrena w firmie naszej i widać na dzień dzisiejszy, że prawdopodobnie obsiejemy tymi odmianami firmy Limegren może nawet połowę gospodarstwa. Dlatego, że już dziś na polu wygląda tak, tutaj przed chwilą było to pokazywane w doświadczeniach, tak samo wygląda to u nas. Ja w ubiegłym roku, namówiony przez pana Przemka, zasiałem doświadczalnie 4 hektary firmy odmiany Architekt. Połowa jest zasiana w systemie z bakteriami Starkover, a połowa bez. Doświadczenia, które w tym roku zrobiliśmy wiosną, tak jak tu było pokazane w programie doświadczalnym, tak samo pokazały u nas. Mamy zdjęcia zrobione, jak wyglądały korzenie roślin ze starkowerem, jak wyglądała roślina po zimie. Powiem jedno, rośliny były zdrowe, nie było suchej zgnizny kapustnych. Po prostu ta roślina wyglądała tak jak tu, co najmniej 20 cm wyższa od pozostałych niezaprawionych starkowerem. I te odmiany, teraz patrzymy na to u nas, mam porównawcze odmiany innych firm z boku koło tego, na tym samym stanowisku. I uważam, że na dzień dzisiejszy będzie to znowuż rewelacja plonowa w naszym gospodarstwie. Czyli to, co wcześniej z panem Jackiem rozmawialiśmy, że jedna sprawa to są takie poletka doświadczalne, dane naukowe, ale chyba najważniejsze jest to, kiedy to się sprawdza tam, gdzie powinno, czyli u samego rolnika. Stąd chyba jest największa satysfakcja. Często, bo tak. Każdy test chyba niesie za sobą trochę stresu i trochę niepokoju. Tak, to było u pana także? Tak. Z początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale mówię, panie Przemku, dla pana wszystko. No tak, i na początku zasialiśmy te 2 hektary i tak patrzyłem na to, ale wiosną, jak się okazało, to ten rzepak wiosną był, co pewnym momentem przed kwitnieniem, wyższy o 26 cm, było go widać po prostu na polu. A kwitnienie to było nieprawdopodobne, wszystko przekwitło, a ten jeszcze kwit. I grubość szyjki korzeniowej tego Ambasadora wyniosła wiosną, była 25 mm. Czyli to był po prostu potwór. A kierowca, który po żniwach likwidował ściernisko, mówi tak, co tu rosło, takie grube korzenie. Więc widać samo to, skąd to się brało. Jest potencjał plonowania w odmianach firmy. Można tak trochę żartobliwie powiedzieć, że po czasie można żałować, że tylko takie małe areał na początku, że tak ostrożnie podeszliście do tego. U nas jest taka sytuacja, że najpierw musimy przekonać wszystkich do tego, co wprowadzamy nowego. Ale jak wprowadzamy coś nowego, to już wprowadzamy i wtedy dopiero widzimy, że dobrze, że rok za późno. No tak, testy zawsze niosą pewne ryzyko i pewien stres. U pana Tomasza było to tak, że najpierw kuzyn wziął na siebie testowanie, więc pewnie było łatwiej podjąć to ryzyko. A również wahał się pan na początku, czy faktycznie iść w zupełnie nową odmianę? Nie wahałem się, ponieważ wiedziałem, że to są odmiany dobrej firmy. Są już w Polsce od wielu lat. Tym bardziej, że udział odmiany Architekt jest numer jeden w Europie i w Polsce. No i to też było taki dodatkowy czynnik, który mnie przekonał po prostu, żeby zasiać tę odmianę na całym areale, który obsiewam, no nie bojąc się ryzyka, że coś może być z tą odmianą nie tak. Mówimy też dzisiaj sporo o zaprawie Starkover. Myślę, że dla pana optymistycznie brzmiały słowa pana Witalisa, który mówił, że próbował, jeżeli chodzi o kukurydzę. Pan również Starkovera przy kukurydzy używa właśnie od tego roku, tak? Tak, w tym roku zdecydowałem się na zaprawę Starkover w kukurydzy, ponieważ chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało u mnie na polu. Są zasiane odmiany poletka doświadczalne w celu sprawdzenia, jak to będzie finalnie wyglądać. Na chwilę obecną rośliny mają lepszy wigor, szybsze kiełkowanie, równiejsze wschody. Także można przypuszczać, że będzie efekt bardzo dobry, no ale poczekajmy żniw.
Oczywiście, trzymamy kciuki, nie będziemy absolutnie zapeszać. Panowie, jak już mówiliśmy, to już szósty odcinek programu Wyższych Plonów i często przewija się u nas taki temat, że wiele osób boi się testować, boi próbować nowych rzeczy, boi się w ogóle pytać, bo jakby podchodzą do tego, że wstydem jest pytać, czy przedstawiciela handlowego, czy kogoś znajomego. Jak panowie do tego podchodzą, panie Witalisie? Ja nigdy nie bałem się nikogo pytać. Umiem i lubię korzystać z wiedzy innych, bo nie zawsze jest czas pogłębić tą wiedzę naukową w jakieś czytanie, jakiś czasopis, bo człowiek pracuje od świtu do nocy. Ale jak przyjedzie przedstawiciel firmy jakiejś, to zawsze znajdzie się 5 minut czasu na to, żeby z nim kawę wypić i coś nowego usłyszeć. A jeżeli ta współpraca owocuje jakimiś konkretnymi efektami, no to przyjemnie naprawdę się spotkać i coś nowego wprowadzić. A panie Tomaszu, u państwa jak to wygląda? Czy najpierw jakby przegadacie cały temat wewnątrz swojej rodziny i później ewentualnie szukacie wiedzy także na zewnątrz? Pytacie? Tak, no dla nas bardzo ważne są wyniki coborowskie, tak, coboru, czyli wyniki plonowania, jakie osiąga się, które są dokładnie mierzone, badane, sprawdzane i tak dalej. Bo nie tylko liczy się to, co jest napisane w katalogu, tylko musi się to przełożyć w praktyce, czyli na konkretnym polu u danego rolnika. No i również doradca firmy Limagren jest mi w stanie wytłumaczyć, podpowiedzieć, co będzie dla mnie bardziej korzystne. Dlatego bardzo jesteśmy chętni i otwarci na propozycje współpracy z waszą firmą, ponieważ świat idzie do przodu, a nowości cały czas się pojawiają. Także. No jest to ważne, uważam. Nie sposób się nie zgodzić, panowie, panie Witalisie, panie Tomaszu, tutaj na chwilę postawimy małą kropkę, bo wspomnieli panowie o przedstawicielach handlowych, o osobach, których można się radzić, więc ja teraz naszych widzów poproszę, aby obejrzeli z nami krótki materiał filmowy i zobaczyli wizytówki właśnie przedstawicieli handlowych. Na film zaprasza LG Architekt. Numer jeden w Polsce i Europie pod względem obsianego areału. W ten sposób poznaliśmy całą drużynę handlową Limagren Polska. Chłopaki, dziękujemy wam bardzo za robotę, jaką na co dzień wykonujecie w całej Polsce. Wracamy teraz do studia programu Wyższych Plonów. Jesteśmy już w komplecie. Co więcej, ponownie dołączył do nas Jacek Wojciechowski. Panie Jacku, witam ponownie. Za moment do pana wrócimy. Najpierw jednak chciałem pana Witalisa zapytać, czy rozpoznał pan swojego przedstawiciela handlowego? No, co do tego nie mam wątpliwości, ale czy faktycznie to tacy sympatyczni ludzie, jak tutaj widzieliśmy na grafice? Panie redaktorze, pana Przemka Orpela, przedstawiciela firmy Limagren, znam od kilkudziesięciu lat, ale tak naprawdę współpracujemy z sobą od kilku lat i bardzo cieszę się, że spotkałem go na swojej drodze, bo dzięki niemu poznaję nowe sposoby gospodarowania. Panie Tomaszu, jak to u pana wygląda? Również macie bliski i częsty kontakt z przedstawicielem handlowym? Tak, przedstawiciel handlowy waszej firmy często mnie odwiedza, ponieważ mieszka niedaleko mnie. I przyjeżdża z nowościami, proponuje mi to, co macie w ofercie, czyli materiał siewny. I możemy również porozmawiać na tematy rolnicze, ponieważ sam posiada własne gospodarstwo rolne.
No i wtedy mamy dość ciekawą dyskusję i spostrzeżenia na własnych polach. Czyli nie tylko teoria, ale także praktyka. Panie Jacku, wracam do pana. Chciałem zapytać, tak, słyszeliśmy dużo dobrych opinii, dużo ciepłych słów na temat waszych odmian. To chyba zawsze jest trochę stresu, bo co innego pole takie testowe, a co innego testowanie już na froncie. Macie taki lekki stres, kiedy takie testy i takie opinie słyszycie? Panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałem podziękować obecnym tutaj rolnikom za tak pozytywne i przyjemne dla ucha opinie o naszych odmianach, o naszych przedstawicielach, o naszej firmie. Muszę powiedzieć, że sam często też jestem w terenie, odwiedzam gospodarstwa, rozmawiam z rolnikami i bardzo mnie to cieszy, bo te opinie są naprawdę pozytywne i myślę, że takie będą, bo postęp hodowlany w naszej firmie się nie skończył. Ta kuchnia, jak to czasem mówimy, cały czas gotuje i wiemy, że w przyszłości jeszcze nie raz zaskoczymy naszych klientów naprawdę wspaniałymi odmianami. A więc trzymamy za słowo, będziemy się przyglądać temu postępowi i to, jak to będzie wyglądało. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa oprócz tego, że jest kontakt do przedstawicieli handlowych, chciałby jeszcze dokonać jakiegoś zamówienia, to tutaj polecamy stronę pakietynamedal.pl, prawda? Tam wszystkie najważniejsze informacje, pakietynamedal.pl. Tam mogą Państwo zasięgnąć wszelkich informacji i oczywiście zamawiać także materiał siewny. No i oczywiście, panie Jacku, zachęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Jak to teraz najlepiej robić? Oczywiście nasi przedstawiciele handlowi w całej Polsce są dostępni i zawsze gotowi służyć radą i pomocą w wyborze dobrej odmiany naszym klientom. Także zachęcam do kontaktu, czy to telefonicznego, czy poprzez naszą stronę internetową. Myślę, że nasi klienci rolnicy się nie zawiodą. Nasz program niestety powoli zmierza do końca, więc nadszedł ten bardzo ważny moment. Jestem przekonany, że wielu z Państwa na ten moment czekało, czyli rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego konkursu. U góry ekranu za momencik pojawią się numery telefonów. Trzy numery telefonów osób, które były najszybsze i najszybciej dzisiaj udzieliły odpowiedzi, oczywiście poprawnych odpowiedzi. Numery telefonów są niepełne, to oczywiście ze względu na ochronę danych osobowych, ale te numery już Państwo mogą zobaczyć. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tuż po zakończeniu naszego programu odezwiemy się do Państwa i powiemy, jak ta nagroda zostanie dostarczona. A panie Jacku, cóż tam w tych nagrodach będzie? Mówiliśmy o tym, że będzie to materiał siewny. Podkreślaliśmy, że najwyższej jakości, ale co dokładnie znalazło się w tych pakietach, w tych workach, które przekażemy zwycięzcom? Myślę, panie redaktorze, że oczywiście to, na co czekają nasi klienci, czyli nasza nowa gwiazda, odmiana LG Ambassador. Z myślą o Państwie właśnie. Bardzo fajnie, super. Gratulujemy tym bardziej jeszcze raz wszystkim osobom, które brały udział. No i oczywiście najbardziej gratulujemy zwycięzcom. Szanowni Państwo, program Wyższych Plonów, już szósta odsłona, niestety dobiega powoli końca. Ja chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Państwu, że byliście razem z nami, a także naszym gościom w studiu. Jacek Wojciechowski, Limagreum Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję Państwu. Szczególnie dziękuję także panu Witalisowi Półrolniczakowi i panu Tomaszowi Palce. Dziękuję bardzo, dziękuję panowie, bardzo, że byliście z nami. Debiut telewizyjny, rozumiem, udany. Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Dziękujemy. Oczywiście. Dziękuję. Najważniejsze, że z uśmiechem na ustach był z nami wcześniej. Także Leszek Chwalisz z Limagreum Polska. Również dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Szanowni Państwo, my zabieramy się do pracy. Już zaraz będziemy przygotowywać dla Państwa kolejny odcinek. Proszę więc być na niego gotowym. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Szczepan Szłapka. Do zobaczenia. Limagreum Polska. Najlepiej dba o rolników, bo sami nimi jesteśmy. Na bazie naszych rozmów z Wami doskonale wiemy, czego potrzeba dla lepszych plonów. Dlatego zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Od zadbania o mocny start wzrostu dzięki zaprawie StartCover, przez aplikację Hydra Neo, która pomaga zwiększyć plony optymalnie dobierając odmianę oraz moment siewu, po serwis eksperta kiszonkowego, pokazujący, jak zwiększyć mleczność krów. Hodujemy Wasz zysk na każdym etapie.